Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w miejscowości Pustary, gmina Dygowa. Dygowo na trasie Niekanin-Ząbrowo. W tym miejscu za mną widzicie Państwo pałac XIX-wieczny, a tuż za mną z 1870 roku jest kamienno-ceglana obora. Pięknie zachowane gospodarstwo, ale naszym celem jest dzisiaj to wzgórze po lewej stronie, dawne grodzisko z XII-XIV wieku, na którym rosną bardzo ciekawe drzewa i dzisiaj zapraszam, to będzie dzisiaj temat naszej gawędy. Jesteśmy na szczycie tego wzgórza, a na samym szczycie rośnie potężna lipa, chociaż robi wrażenie dużo większej, ponieważ ma mnóstwo odrostów, a sam pień ma na wysokości pierśnicy 4 metry i 10 centymetrów, ale góruje tutaj nad całym wzgórzem. A wzgórze to miało wiele tutaj znaczeń. Najpierw jako grodzisko w czasach napoleońskich. Tutaj było stanowisko obserwacyjne wojsk napoleońskich. Obserwowano zarówno teren wokół i obserwowano ruchy wojsk pruskich. Natomiast jako grodzisko też górowało nad brodem. Był tutaj niedaleko przejście przez rzekę Parsentę, tuż między Pustarami a Ząbrowem jest to miejsce, gdzie można było brodem przejść na drugą stronę. A na samym wzgórzu również przez pewien okres pełniło funkcję nekropolii. Tutaj chowano zmarłych właścicieli tej miejscowości. No i teraz rozejrzyjmy się na drzewa. Dominują tutaj buki i to dorodne buki, ale jest również kilka dębów. Mamy graby, które tak jakby wokół tego wzgórza były posadzone. Była taka aleja grabowa. Natomiast na jednym i drugim krańcu rosną dwie sosny. Przejdziemy teraz do bardzo ciekawego zjawiska. Pokażę korzenie buków na samym skraju wzgórza od strony zachodniej. Zapraszam. I proszę popatrzeć teraz tutaj na skraju tego wzniesienia rosną buki. Część już wypadła z braku wody. Drzewa się bronią. System korzeniowy zapuszczają w różne miejsca, żeby jak najdłużej egzystować. Za chwilę pokażę Państwu od tamtej strony, jakie to jest malownicze miejsce i nie jeden fotograf chciałby mieć tutaj zdjęcie. Siedzę sobie, proszę popatrzeć na korzeniach. Wspaniały widok, a przede mną wieś Pustary, Okulnica, w której mieszka około 310 mieszkańców. I proszę popatrzeć na te, jeszcze raz, na ten piękny widok, szczególnie kiedy jest słoneczny dzień. Można tutaj zrobić sobie śliczne zdjęcia. Ja dzisiaj, żegnając się z Państwem, zapraszam do zwiedzania pięknych terenów naszego powiatu. Do zobaczenia za tydzień.